Witam Was, moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku z cyklu GTA Vice City Definitive Edition. Słuchajcie, jesteśmy w trakcie wykonywania. W trakcie. Ogólnie jest tutaj jeden taki achievement, na którego macie nawet pokazanego tutaj kursorem. Weź Cannoli, uzyskaj rangę przestępcy Ojciec Chrzestny. No jest ponoć jakiś glitch, który pozwala na szybkie wykonanie tego achievementu. Czy po prostu no, jest jakaś najłatwiejsza metoda. Oglądałem różne filmiki na YouTube i tak dalej. I ponoć jednym ze sposobów jest ciągłe przechodzenie tej misji. Ja tutaj właśnie tak poczytałem, odnośnie też ciekawostek. W pierwszej wersji gry na PlayStation 2 z tą misją wiąże się błąd. Mimo że w każdym kolejnym podejściu do misji bonus czasowy powinien się zmniejszać z 12 sekund na 11 i tak dalej, nie dzieje się tak. Z tego powodu możliwe jest zarobienie na misji nawet kilku miliardów dolarów przez ustawienie za pierwszym razem rekordu wynoszącego 1 sekundę, za drugie 2 sekundy i tak dalej. Przykładowo za 25 pobicie rekordu gracz otrzyma dokładnie tyle hajsu. No, czyli tam sami widzicie ile. W kolejnych wersjach gry również da się wykorzystać tę lukę. Zarobić jednak można tylko około 500 000. W wydaniu kolekcji klasyki pojawia się błąd uniemożliwiający uruchomienie misji, a mianowicie po wejściu do samochodu gra się zawiesza. Można tego uniknąć zmieniając język gry chociażby na angielski. No to nie wiem, tu chyba będzie chodziło po prostu o ciągłe powtarzanie tej misji. W takim razie, no nie wiem, będziemy po prostu próbowali, no. Chyba chodzi o to, gdzie zaparkowany jest ten samochód. I wcale nie trzeba czekać na zerowy ten. O, dostałem 400. Nie, słuchajcie, no i tak cały czas będziemy ten czas poprawiać. I chodzi chyba o to też nawet. Ja żarłem kebaba? O, nice. Czemu słowo kebaba zostało ocenzurowane? Czy ocenzurowane? W sensie... Oczywiście, że zezwól. Co jest złego w słowie ja żerem kebaba? Albo zdaniu. Ale podkreśliło te słowa właśnie kebaba. Bez sensu. Czasami są te algorytmy Twitcha strasznie dziwne. Nie no, to życzę smacznego w takim razie. Ja akurat sobie teraz pizzę jadłem. Brat robił. I jeszcze żuru. Żebym sobie pojadł trochę. Też bardzo dobre. To mi się wydaje, że też działa tutaj na ten samochód taki glitch, że jeżeli on jest zaparkowany w tym konkretnym miejscu, to za każdym razem, kiedy do niego wsiądziemy z powrotem, ta misja się będzie uruchamiała. Także zobaczmy, czy tak faktycznie jest. No i proszę. Działa. No jest, no będziemy... Czyli tutaj jakby... W zależności od tego, gdzie zaparkowany jest ten samochód... Może chodzi właśnie o Turków, nie wiem. Ja tam nie widzę nic złego w słowie kebab. Odnoszący się do potrawy. Ja tutaj nie mówię, że kebaby, w sensie, że Turki, tylko że kebab, kebab, nie? Osiemset, proszę bardzo. I patrzcie. Misja zaliczona, okej. I teraz patrzcie na to. Wsiadam do tego samochodu i misja się nie uruchomi. Nic się nie dzieje. Ale zaparkujmy sobie ten samochód tutaj.
siądziemy do niego z powrotem i misja powinna się uruchomić znowu. No. No ta poprawność polityczna już się wydarła po prostu wszędzie. O, proszę bardzo, i misja się uruchomiła. No i tak, nie wiem, no będziemy powtarzać po prostu w kółko. I zobaczymy, czy za którymś razem otrzymam właśnie te grube pieniądze. Po którymś razie tam chyba trzeba zapisać grę. Nic, będziemy próbować aż do skutku. Przewrócę sobie pogodę. No i nie chcę mieć w statystykach misji nieudanych. No nic, dobra, wczytamy gierkę i... będę próbował. Próbowanie przy zero właśnie. Jak jest zero, to trzeba wjechać. Czyli muszę czekać do tego zera, to nie jest tak, że muszę... Że po prostu ogarniać tę misję normalnie, tylko że trzeba czekać do tego zera, ja? Przynajmniej tak GTA Series Videos pokazywało. To nic, no z tym ostatnim checkpointem w takim razie będziemy czekać do zera. Zobaczymy, czy tak faktycznie to... Pan Vercetti. No to jest właśnie ten strój. Tylko, że po którym razie się gierkę zapisuje? Można by się to było wbić, ale ja zawsze sobie tak tyłem wjeżdżam. Tutaj. I dobra, i poczekamy do zera, tak? Jak już będzie zero, to wtedy tutaj wjeżdżam. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero i 200. Dobra. No i parkujemy tam furę znowu w to miejsce. No i znowu, nie? Się odpala misja. Czyli w zależności od tego, jak ten samochód jest zaparkowany, to się uruchamia ta misja. Dobra. Thank you.
Jestem w ogóle ciekaw, czy ten glitch po prostu działa, nie? Poczekamy do zera znowu. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero, 200. No i tu 200 i tu 200. Chyba, że to po prostu tak sekunda, 2 sekundy, 3 sekundy, 4, nie wiem, i tak dalej po prostu próbować. Chyba, że cały czas wjeżdżać na tym zero. Bo już kurde, nie wiem. O co chodzi właśnie z tym glitchem? Jeden, zero, 200. Cały czas dostajemy 200. A spróbujmy poprawić na przykład tak moim sposobem, że teraz mamy 0, nie? Na przykład. Później wjadę na 1, na 2, na 3 i tak dalej po prostu, nie? Żeby cały czas poprawić te czasy, nie? I wiem, że tam po którymś razie chyba dostaje się 12 tysięcy chyba? Kurde, nie wiem. Na razie to staram się zrozumieć, na czym w ogóle polega ten glitch, nie? I dobra, i tutaj wjadę na 1. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, 200. No nie wiem. A już było kurde 400 wtedy, nie? Dobra. O! No bo już wiadomo. 400. Nowy rekord. 25 sekund. Dobra. Super. Nie chcę właśnie, żeby jakieś misje niepowtórzone były w statystykach. Nie wiem, kurde. A jest tu gdzieś w statystykach odnosząca się do tego? Te punkty kontrolne. Czas wyścigu. Punkt kontrolny, plac zabaw, pływa w błocie, twarte to mieszane slalom. 34.
Niby. No jak go... Zobaczmy jeszcze, jak inni to w ogóle wykonują. Nie to. Canoli, the easiest method. Ty goś to na konsoli akurat robi. Ty wjeżdża na zero, nie? No, wydaje mi się, że nie trzeba koniecznie czekać cały czas na to. A spróbujmy po prostu z nową grą. Słuchajcie, że... Czekajcie, zrobimy sobie pierwszą misję, tak? I spróbujmy po prostu, pierwszy raz dopiero wjeżdżamy na zero, chyba? Nie wiem, spróbujmy to wykonać w ten sposób. Po prostu. Gra. Damy nową grę. Zatwierdź, zobaczymy. Tutaj będzie chodziło chyba już tylko o ten achievement. Już nie będę tam się starał faktycznie takie rangi ogarnąć w grze. Tamy wyszeli! Chociaż może. Ha. Może jak sobie będę gdzieś grał poza live'ami, to po prostu będę zbierał hajs z tych. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovel shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Jak na przykład teraz jest ranga w statystykach? Obywatel 0. Nie usunęło mi poprzednie usejwanie. Jest normalnie refaktor. Dałem po prostu nową grę tylko. To są normalnie... Nie tak, że jak zaczniesz nową grę, to utracisz stary progres, tylko... No... O, ten tutaj muszę podjechać, czy co? To co, tutaj gierkę sobie zapisać, czy? Nie, nie, reflektor, już tutaj chciałem kliknąć, kurwa. Puste miejsce, tu. Okej. Okay. Gra. No to jest reflektor i tutaj na początku, dobra. Nie wiem, czy muszę tą misję ukończyć, czy... Czy już mogę tam po prostu pojechać i zobaczyć, czy... Że nie można innej misji w trakcie innej misji wykonywać, nie? Tak to nie będzie działało. Stalion jest, no ale to... No i jest, uruchamia się misja.
To próbujemy. Za pierwszym razem wjedziemy po prostu na zero. No i zobaczymy. Poczekamy sobie cierpliwie i na zero wjeżdżamy, nie? A później będziemy tylko czasy poprawiać. Jeden, zero. 200. 0 minut i 47 sekund, tak? Parkujemy furę zaś. I znowu spróbujemy wjechać na zero i ciekawe, czy poprawimy rekord. Stalają, czekajcie. Czy tam, on stał tutaj, czy... Tutaj chyba, nie? Jest, uruchamia się misja. No i próbujemy zaś nią. I znowu wjedziemy na zero. Jeden, zero, 400. Może go naprawili. Nie wiadomo. Nie, no z tego co widzę, to w Definitive też to działało, no bo ludzie i nawet na Definitive to wykonują. No, dostałem już 400 tych, nie? Dolców. No i znowu wjedziemy sobie na zero. Jeden, zero. 800. No i działa. Zobaczymy, no, próbujemy dalej. Ile wyciśniemy, tyle wyciśniemy. Zobaczymy. Ja to robię zawsze swoją trasą. Tylko ostrożnie. Ciasno. No zaraz będziemy po prostu wjeżdżać, nie? Zero. 1600. Ciekawe, czy dostanę tego hajsu tak dużo, nie? Maksymalnie chyba 500 000 idzie na wycisnę z tego glitcha. Także no, próbujemy, no.
Skończył się czas? Poważnie? O. Dobra, no to próbujemy raz jeszcze. Widziałem super. Jaka ranga przestępcy? O właśnie, dobre pytanie. Zobaczmy sobie statystyki. Co tam się takiego zmieniło? Ustatkowany obywatel. Póki co. Czyli w samej tej randze nie zmieniło się nic. Kuźwa. Rzeczywiście chyba tego czasu jest mniej. Takie wrażenie odnoszę. Chyba żeby obrać inną trasę, czekajcie. I znowu wjedziemy sobie na zero, nie? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 3200. No i próbujemy do... Dalej. Aha, przewrócony słupek. Założyłem, że po tych słupkach on jest już co prawda przewrócony, ale to trzeba tak delikatnie, żeby je tylko musnąć, a nie żeby... Jakby, wiecie, ta kolizja taka, nie? Była. O, spokojnie sobie właśnie po tym słupku przejeżdżamy, nie? Kurde. O! Kurde. Dla kasy. Sprawdzam ten glitch, no. 1, 0. No. Trzeba wykorzystać tą trasę, gdzie te słupki już są po prostu przewrócone, mi się wydaje. Chociaż nie, no niekoniecznie tak trzeba, czekajcie. O, dobra. O! Wow! 4. Kurde, ale że to... No, 3800. Dobra, tu jest już ten. Przewrócony słupek. Właśnie zaraz zobaczymy, no, po tym podejściu. Dwieście.
Dobra, czyli znowu jest 200. To ja po prostu pójdę zapisać gierkę. Nikt specjalny, czyli szczęście. W zależności od ilości posiadanego hajsu po prostu zwiększa się rangę. Czyli to już wiemy na pewno. Może go sobie faktycznie na pierwszą misję wykonać? Chociaż nie. A jest jeszcze jakiś motyw, żeby ukraść ambulans, przeskoczyć na ten port, ukraść łódź policyjną i strzelać w ten. Kuźwa. Ej, gdzie ja zapisałem grę? Jasny chuj. Nie. Chyba sobie jaja robicie. Zapisałem grę tu. W miejscu, gdzie miałem już 98%. I co teraz? Będę musiał zaś przechodzić grę od nowa. No to będę ją musiał przechodzić we własnym zakresie. I dojść do tego momentu, w którym już byłem. Ale to zaś, kurde, te misje, to wszystko. To już przynajmniej nie będę się musiał starać, żeby te achievementy zdobywać, nie? No chyba, że jest jeszcze sposób taki, żeby gdzieś po prostu wytrzasnąć jakiś save. Przed ostatnią misję, ale to... Ja pierdzielę, czemu mi nie przyszło do głowy, żeby sobie te save'y skopiować? Ja z przyzwyczajenia zawsze klikam na ten save tutaj. A nie... O, Jesus. No nie ma jakiegoś zapisu w chmurze, w sensie, jeżeli bym tak grę wyłączył? Że będzie jakaś tam niezgodność zapisów, albo coś takiego, żeby wczytać save z chmury? Właśnie może się nie zsynchronizowało, no. Oby. Oby tak było. Żeby teraz nie wczytywać z dysku lokalnego save'u, tylko z chmury. Zagraj wczytywanie. A mi się wydaje, że chyba po fakcie. Czemu nie przyszło do głowy, żeby kurde sobie ten... Na początku. Czyli, no niestety. Więc... Co pozostało zrobić w takim razie? Dysk lokalny, ale właśnie... Czy da się jakoś przewrócić ten zapis z tego? Wydaje mi się, że już po niestety po fakcie jest. Da się wejść jakoś w ustawienia tego? Minimalizuj ten uruchom grę GTA Vice City. Włącz zapis w chmurze. Zobacz pliki zapisu gry. Otwórz.
folder z danymi. Zobacz pliki zapisu. No i właśnie wywalę je sobie do jakiegoś osobnego foldera. I zobaczę, jaki będzie ostatni save. Ja pierdolę, jak mogłem zapisać grę na początku, kurwa, mając 98%. Włącz zapis w chmurze, dobra. Tutaj nie mam żadnych save'ów w tym folderze, nie? Co ja zrobiłem? Włącz zapis w chmurze? No tak, no. Zobaczymy. Jak nie, to będę musiał grę przechodzić od nowa. Jakimś speedrunem albo coś. Po prostu ją sobie przechodzić we własnym tempie. Poza live'ami. I dojść do momentu, w którym po prostu byłem, nie? Na początku. No niestety. Czyli co? Co? I co z tym teraz, słuchajcie, zrobimy? Bo mi się wydaje, że chyba tu już dalej nie ma co sensu kombinować w ogóle z tym. Trzeba po prostu gry, będzie przechodzić chyba do... Czyli zarówno dane zapisu z tego... A... Zobaczmy jeszcze tak, taki motyw. Wywalmy to. A w ogóle wyłączmy funkcję może tak. Włącz zapis w chmurze. Cloud Save Data. To wywalmy. No tak, no. No włącz zapis w chmurze, nie teraz. Zobaczymy. Nie, mi się wydaje, że to już jest po prostu po fakcie, no. Ja pierdzielę, że mi do głowy nie przyszło, żeby sobie zrobić kopię, jeżeli już robię ten drugi save po to, żeby wykorzystać glitcha. No i zapisałem to w miejsce oczywiście pierwszego save'a, nie? Świetnie. Puste miejsca. To wywalimy. A wkleimy te save'y, co mamy tutaj, nie? Dobra, moi drodzy widzowie, YouTube'owi, bo odcinek trwa już prawie 40 minut, to tu sobie go zakończymy. No i cóż, chyba będę musiał poza live'ami sobie tę grę po prostu przejść do momentu, w którym ten. Także tutaj myślę, że sobie zakończymy odcinek. Nie wiem, czy uda mi się już coś podziałać, żeby przewrócić ten stary save, ale nie sądzę. Wydaje mi się, że to już jest nie po fakcie. No i tak. Myślę, że tym akcentem zakończymy ten odcinek. No i co? No. Trzeba będzie grę przechodzić już od nowa. Także kiedyś wrócimy jeszcze do tej serii. I zrobimy już wszystko na 100%. No także już wiem na pewno, że w zależności od tego, ile ma się hajsu, jest ranga po prostu. I też... jakby za poniesienie śmierci albo za aresztowanie ona zaczyna też spadać, nie? Czy coś takiego chyba. No jakieś te punkty są jakoś tam liczone. Dobra, tutaj kończymy odcinek na YouTubie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli ten będzie prędko.